Raz, 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 dwa, trzy. Raz, 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 dwa, raz. Panie Marianie, proszę włączyć mikrofon. Włącz. Raz, raz. I to wtedy ewentualnie... Słychać? Jako tako. A teraz? Czy trzema, no to czemu? Nie.
Otwieram sesję Rady Miasta Zgorzelec. Informuję, że obrady sesji są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Witam wszystkich zaproszonych gości, pana burmistrza Radosława Baranowskiego, pana burmistrza Piotra Kąwiskiego, pana skarbnika, pana mecenasa, wszystkich radnych. Przystępujemy do sprawdzenia obecności radnych na sesji. Proszę potwierdzić obecność niebieskim przyciskiem na terminalu. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy są uwagi do porządku obrad? Pan burmistrz Baranowski, proszę. Prosiłbym bardzo o dokonanie skreślenia punktu 11, czyli wycofanie z dzisiejszych obrad. Pogłos jakiś jest taki bardzo silny. Projektu uchwały w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec. Uchwała powróci prawdopodobnie za miesiąc. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za usunięciem punktu 11? Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 239 na 2017 Rady Miasta Zgorzelec w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto jest wstrzymuje się? Jednogłośnie za. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do punktu wręczenie medalu miasta Zgorzelec dla pani Sylwii Ejdys Tomaszewskiej. Pani Sylwia Ejdys Tomaszewska jest wychowanką międzyszkolnego klubu sportowego OSA Zgorzelec, którego barw broniła w pierwszych latach kariery sportowej. Po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym imieniem Henryka Brodatego w Lwówku Śląskim została studentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Reprezentując barwy AZS-u AWF-u Wrocław w latach 2004-2008 rozpoczęła treningi pod okiem pana Marka Adamka. Od 2009 roku była zawodniczką Wrocławskiego Śląska. Jest żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu starszego szeregowego. Osiągnięcia: drużynowe wicemistrzostwo Europy w biegach przełajowych młodzieżowców w 2006 roku, brązowa medalistka Uniwersjady 2007 oraz mistrzyni Światowych Igrzysk Wojska w biegu na 1500 metrów. Wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, siódme miejsce w światowym finale lekkoatletycznym w 2008 roku, złoty bieg na 1500 metrów i srebrny medal w biegu na 800 metrów podczas Mistrzostw Świata Wojskowych w 2009 roku. Dotarła do półfinału globalnego czempionatu w Berlinie w 2009 roku. W sezonie 2010 po zajęciu w marcu czwartego miejsca w halowych Mistrzostwach Świata latem uplasowała się na 12 lokacie podczas Mistrzostw Starego Kontynentu. Wielokrotnie z sukcesami reprezentowała Polskę na meczach międzypaństwowych i zawodach Pucharu Europy oraz drużynowego Czempionatu Europy. Pięciokrotna mistrzyni Polski seniorek w biegu na 1500 metrów
Pani Sylwia Ejdys-Tomaszewska była wybitną zawodniczką reprezentującą Międzyszkolny Klub Sportowy OSA w Zgorzelcu. Przez wiele lat swojej kariery sportowej rozsławiała nasze miasto na wielu arenach sportowych. Swoją postawą i osiągnięciami mobilizowała do uprawiania sportu młodsze koleżanki i kolegów. Uważamy, że zasługuje na wyróżnienie medalem miasta Zgorzelec. Jest pani Sylwia dzisiaj z nami. Zapraszamy. Pana burmistrza również. No cóż, bardzo się cieszę, że się tak nie podziała zaszczyt wręczenia pani medalu miasta Zgorzelec. Jest pani jedną z wielu mieszkańców, znaczy osób związanych ze Zgorzelcem, które na ten model zasłużyły. Rada podjęła uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. Także serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu wręczenie medalu miasta Zgorzelec panu Filipowi Walotce. Pan Filip Walotka w swojej początkowej karierze zawodowej był zawodnikiem Międzyszkolnego Klubu Sportowego OSA w Zgorzelcu. Ponieważ dostrzeżono jego talent sportowy, przeszedł do klubu Skra Warszawa i AZS AWF Wrocław. Był olimpijczykiem z Sydney w 2000 roku, dwukrotnym wicemistrzem Europy juniorów w biegu na 400 metrów i w sztafecie. Był również czwartym zawodnikiem młodzieżowych mistrzostw Europy. Dwukrotnym mistrzem Polski w sztafecie 4 na 400 metrów, rekord życiowy na 400 metrów. Aktualny rekordzista Polski w biegu 400 metrów przez płotki juniorów młodszych 52 sekundy. Studiował i trenował w Kalifornii, USA. Uzyskał stypendium sportowe i naukowe. Absolwent McKendree University USA. Pan Filip Walotka był wybitnym zawodnikiem reprezentującym Międzyszkolny Klub Sportowy OSA w Zgorzelcu. Przez wiele lat swojej kariery sportowej rozsławiał nasze miasto na wielu arenach sportowych. Swoją postawą i osiągnięciami mobilizował do uprawiania sportu młodsze koleżanki i kolegów. Uważamy, że zasługuje na wyróżnienie medalem miasta Zgorzelec. Poprosimy pana Filipa do nas, pana burmistrza. I cały czas, mam nadzieję, o tym, z dumą o tym pamięta i mówi. Tak, serdecznie gratuluję. Dziękuję ślicznie, dziękuję za docenienie, dziękuję Radzie Miasta. Radzie Miasta podjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję ślicznie, gratuluję. Dziękuję bardzo. Tak do pana, to pan zna to, co podobnie. Zna to do pana. Jeżeli nie, to powiem, że wiceprzewodniczący. Dobrze, niech pan stanie, niech się nie kleci. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze później zaprosimy do
sobie nie poświęcić. Przechodzimy do punktu wręczenie medalu miasta Zgorzelec pani Annie Zagórskiej-Rostkowskiej. Największymi sukcesami na arenie międzynarodowej pani Anny Zagórskiej-Rostkowskiej było kolejno Młodzieżowe Mistrzostwo Europy w 2001 roku w biegu na 800 metrów z wynikiem 2:07.27. Halowe wicemistrzostwo Europy w 2002 roku w sztafecie 4x400 metrów z wynikiem 3:32.45 oraz dwa srebrne medale na letniej uniwersjadzie w 2003 roku w biegu na 800 metrów z wynikiem 2:11 oraz w sztafecie 4x400 metrów z wynikiem 3:38.17. Reprezentowała także Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku, Mistrzostwach Świata w 2009 roku, Halowych Mistrzostwach Europy w 2013 roku, a także Mistrzostwach Europy Juniorów w 1999 roku. Czterokrotnie startowała w zawodach Pucharu Europy w biegu na 800 metrów. W Superlidze Pucharu Europy w 2004 roku i Superlidze Pucharu Europy w 2008 roku. Wystąpiła w zawodach halowego Pucharu Europy, zajmując czwarte miejsce w sztafecie 800 metrów plus 600 metrów plus 400 metrów plus 200 metrów. Starty krajowe. Na Mistrzostwach Polski Seniorów na otwartym stadionie pani Anna Zagórska-Rostkowska zdobyła 13 medali, w tym 7 złotych w biegu na 800 metrów w 2000 roku, w 2001, w 2002, w 2003, w 2004, w 2008, w 2009, jeden srebrny w biegu na 800 metrów w 2013 roku, 3 srebrne w sztafecie 4x400 metrów w 2002 roku, w 2003 roku i 2 brązowe w sztafecie 4x400 metrów w 2000 roku i w 2001 roku. Na halowych mistrzostwach Polski seniorów wywalczyła 2 medale. Złoty w biegu na 800 metrów w 2013 roku oraz brązowy w biegu na 400 metrów w 2002 roku. Rekordy życiowe. 400 metrów 54,43, 800 metrów minuta 58,72, 1000 metrów 2:36,95 i 1500 metrów 4:09,39. Pani Anna Zagórska-Rostkowska była wybitną zawodniczką reprezentującą Międzyszkolny Klub Sportowy OSA w Zgorzelcu. Przez wiele lat swojej kariery sportowej rozsławiała nasze miasto na wielu arenach sportowych. Swoją postawą i osiągnięciami mobilizowała do uprawiania sportu młodsze koleżanki i kolegów. W pełni zasługuje na wyróżnienie medalem miasta Zgorzelec. Dzisiaj w imieniu pani Ani medal odbierze tata, pan Tadeusz. Zapraszamy pana Tadeusza i pana burmistrza do nas. Cieszę się bardzo, że pan się cieszy z takiej wspaniałej córki. Mam nadzieję, że dalej będzie głosiła chwałę Zgorzelca. Ciągle biegam Masters, Mistrzostwa Świata w Europie. Jak zaczyna się z Gorzelcu właśnie, to się kończy na najwyższym, tak powiem, stadionie. A ja większy stadion, serdecznie gratuluję. Dziękuję. Szkoda, ale to taty muszą mieć pełne zaufanie. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu wręczenie medalu miasta Zgorzelec panu Marcinowi Kuszewskiemu. Pan Marcin Kuszewski, lekkoatleta, zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego OSA w Zgorzelcu w latach 1994-1996 i AZS AWF Wrocław w latach 1997-2003. Specjalizujący się w biegu na wysokich płotkach. Mistrz w 2000 roku i wicemistrz Polski 1999 w biegu na 110 metrów przez płotki z rekordem życiowym na tym dystansie 13:45 15 sierpnia 2000 roku Wrocław. Podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Sydney w 1996 roku odpadł w półfinale, a w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Göteborgu w 1999 w finale nie ukończył konkurencji. Olimpijczyk 2000 roku z Sydney. 110 metrów przez płotki. W pierwszym biegu eliminacyjnym dostał kontuzję i nie ukończył biegu. Pan Marcin Kuszewski był wybitnym zawodnikiem reprezentującym Międzyszkolny Klub Sportowy OSA w Zgorzelcu. Przez wiele lat swojej kariery sportowej rozsławiał nasze miasto na wielu arenach sportowych. Swoją postawą i osiągnięciami mobilizował do uprawiania sportu młodsze koleżanki i kolegów. Przedstawiona droga życiowa pana Marcina Kuszewskiego w pełni uzasadnia wystąpienie o nadanie medalu miasta Zgorzelec. W dniu dzisiejszym medal odbiorą tata pana Marcina i syn. Zapraszamy panów i pana burmistrza. No i teraz jak podzielić medal na dumny tata, dumny syn. Serdecznie gratuluję wyróżnienia. Uchwała Rady Miasta pozostała podjęta jednogłośnie. Dziękujemy bardzo za to, że ma pan takiego syna, pan takiego ojca, który zasłużył na to wyróżnienie. Proszę was. Też biega przez płotki. I biega przez płotki. Gratuluję tatusiowi, a później może synowi. Dziękuję. Gratuluję. Przechodzimy do punktu wręczenie medalu miasta Zgorzelec pani Agacie Korc. Pani Agata Korc, urodzona w Zgorzelcu, polska pływaczka, wieloletnia członkini kadry narodowej i rekordzistka Polski. Reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Swoją przygodę z pływaniem rozpoczęła w wieku 9 lat w zgorzeleckim klubie UKS Energetyk Zgorzelec. W wieku 15 lat pierwszy raz zakwalifikowała się na seniorskie Mistrzostwa Świata w Phukocie w 2001 roku. Kilkanaście dni wcześniej zdobyła także dwa srebrne medale na juniorskich Mistrzostwach Europy, stając się jednocześnie jedyną członkinią kadry, która przywiozła z niej medal. Rok później powtórzyła sukces w kolejnych juniorskich Mistrzostwach Europy oraz przebojem wdarła się do seniorskiej czołówki europejskiej, zajmując czwarte miejsce w trakcie seniorskich Mistrzostw Europy w Berlinie w 2002 roku. Wielokrotna finalistka Mistrzostw Świata i Europy. Wielokrotna rekordzistka i mistrzyni Polski na dystansach 50 i 100 metrów stylem dowolnym, 50 metrów stylem motylkowym. Członkini elitarnej grupy sprinterskiej The Race Club.
Pani Agata Korc była wybitną zawodniczką reprezentującą uczniowski klub sportowy Energetyk w Zgorzelcu. Przez wiele lat swojej kariery sportowej rozsławiała nasze miasto na wielu arenach sportowych. Swoją postawą i osiągnięciami mobilizowała do uprawiania sportu młodsze koleżanki i kolegów. Uważamy, że zasługuje na wyróżnienie medalem miasta Zgorzelec. W dniu dzisiejszym w imieniu pani Agaty medal odbierze mama, pani Elżbieta. Zapraszamy panią do nas i pana burmistrza. Miło mi bardzo wręczyć medal miasta Zgorzelca mamie tak zasłużonej zawodniczki. Jak się okazuje, nie tylko lekką atletyką Zgorzelec stoi, ale także pływaniem. Trochę też. Tak, bardzo gratuluję, że przyjąć medal. Wskazać co najlepsze życzenia. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Jakbyśmy mogli poprosić wszystkich wyróżnionych. Do wspólnego zdjęcia jeszcze raz. Ale także tatusia, syna wyróżnionych. Bardzo prosimy tutaj. Ja myślę, że to osoby, które mają medale na środku. Państwo jesteście tutaj najważniejsi, nas możecie zapraknąć na zdjęciu. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowni państwo, procedura związana z dzisiejszą uroczystością zaczęła się kilka lat temu z inicjatywy Komisji Edukacji Rady Miasta Zgorzelca. Trwało to dosyć długo ze względu na to, że trzeba było zebrać trochę więcej informacji niż sama tylko takie stwierdzenie. Uczestniczyła w olimpiadzie. Poza tym toczyła się także dyskusja, czy udział w olimpiadzie jest ważniejszy, mniej ważny, czy tak samo ważny jak na przykład w Mistrzostwach Świata, jak uzyskanie także innych sukcesów. Ostatecznie po tych kilku latach z inicjatywy Międzyszkolnego Klubu Sportowego OSA w Zgorzelcu i Komisji także Edukacji Rady Miasta radni podjęli jednogłośnie uchwałę o przyznaniu państwu dzisiaj tutaj wyróżnionym tych wyróżnień, tych medali. Okazuje się, że Zgorzelec jako stosunkowo małe miasto jednocześnie może się pochwalić tak wybitnymi zawodnikami jak państwo, którzy nie wstydzą się tego, że wywodzą się, czy zaczynali swoją karierę na prowincji, a kończyli na najważniejszych arenach tego świata. Wiemy o tym, że gdyby nie te początki tutaj w OSie Zgorzelec, w Energetyku Zgorzelec, ale także w innych klubach sportowych, to nie byłoby takich sukcesów, jakie państwo osiągnęliście. Niezwykle ważną rolę spełniają ci trenerzy, którzy zaczynają pracę z małymi dziećmi, z młodymi ludźmi,
a później przekazują w sposób naturalny zawodników do kolejnych klubów, które mają może więcej pieniędzy, więcej możliwości i pozwalają na rozwój talentów. Serdecznie gratuluję Państwu tego wyróżnienia, także w imieniu burmistrza miasta, pana Rafała Gronicza, który przebywa na urlopie, ale prosił mi o przekazanie także Państwu serdecznych pozdrowień. Pani radna Baranowska, proszę. Ja chciałam jeszcze może dodać, że to rzeczywiście trwało to kilka lat, jak zbieraliśmy informacje, bo informacja, zapytanie zostało wysłane do wszystkich naszych zgorzeleckich klubów, jeżeli chodzi właśnie o osiągnięcia i o olimpijczyków. Odpowiedziały dwa kluby, właśnie Międzyszkolny Klub Sportowy OSA i UKS Energetyk. Chciałam powiedzieć, że się potwierdza powiedzenie, że lekka atletyka królową sportu i tak chyba zawsze będzie, co zresztą w tym roku też na olimpiadzie nasi zawodnicy udowodnili. Chciałabym jeszcze tutaj dodać, że trenerami tych osób, bo nie zostało to wymienione tam we wniosku, były u pani Agaty Korc, pani Joanna Jęchorek, a później pan Krzysztof Łuczko. U dwóch naszych dziewczyn w OSie, u pani Ani Zagórskiej-Roskowskiej, u pani Sylwii Ejdis-Tomaszewskiej, pan Marek Bialic. Nie mógł dzisiaj przybyć, bo radę pedagogiczną w szkole ma, więc nie mógł. No i pana Filipa Walotki, pana Marcina Kuszewskiego, nie żyjący już, słynny pan Jan Krzyżak, który ich obydwóch trenował, trener OSY przez długie lata, prawie że od początku. Także mówię, cieszy to. Tutaj za chwilę chciałabym prosić panią przewodniczącą, że mogę jeszcze oddać głos panu Józefowi Marcinowowi, który z kadry obecnej OSY trenerskiej jest najdłużej, żeby też kilka słów powiedział, bo prosił o ten głos. Ale mówię, cieszy to i mam nadzieję, że też będzie taka mobilizacja dla innych młodszych zawodników do tego, żeby uprawiali sport, że z tych małych miejscowości też osiągają sukcesy, jak ostatnio mamy też przykład pana Piotra Kosywicza z Zawidowa na paraolimpiadzie, więc wszystko jest możliwe i wszystko można, tylko trzeba chcieć, o czym zawodnicy najlepiej wiedzą. I teraz bardzo bym poprosiła, pani przewodnicząca, mogę panu Józefowi Wiatrowskiemu, no, tak. Przepraszam, Marcinowowi. Panie Józku, proszę. Panie Józefie, proszę. Witam, szanowni państwo. W tym roku dostałem informację z ZUS-u, że już 50 lat jestem związany ze zgorzeleckim sportem, a więc rozumiecie, że ci, którzy zostali nagrodzeni, jeszcze byli dopiero w planach, a ich karierę, którą tutaj wysłuchaliśmy, i to są suche fakty, znam od podszewki. Chciałem króciutko pokazać, że są to normalni, zwykli obywatele, tacy, którzy tutaj bywali, którzy z nas wyszli. I może zacznę od pań. Pani Sylwia i Ania, mogę tak mówić, bo się znamy od dawna, wychowanki pana Marka Bialica. Pan Marek mieszkał kilka lat w Łaźni, w Bogatyni, oczekując na mieszkanie, bo takie były kiedyś czasy, że obiecano, nie doczekał, wrócił, ale przyjechał dla Sylwii, pracował z Anią. One odwdzięczyły się znakomitymi sukcesami. Sylwia mogła być jeszcze do ostatniego okresu, próbowałem przekonać Polski Związek, że Sylwia powinna być zawodniczką, która reprezentowała OSE Zgorzelec na Igrzyskach, ponieważ ona została wypożyczona do AZS-u Wrocław na okres studiów. Studia skończyła chyba w czerwcu, natomiast Igrzyska były w lipcu i z automatu w okres wypożyczenia kończy się z ukończeniem studiów. Niestety okazuje się, że studia trwają do września. No i niestety musiała być reprezentantką
AZS-u Wrocław. Ania, pierwszy sukces, który osiągnęła, to było miejsce finałowe w Igrzyskach, w Olimpiadzie Młodzieży i też przypadkowo się stało, że Ania nie przerwała kariery, ponieważ w biegu eliminacyjnym jako 16-latka zakwalifikowała się oficjalnie do finału. Rano okazało się, że jednak do tego finału nie weszła. Trener Marek przyszedł z żalem, mówi: Ania chyba pojedzie do domu, skończy karierę, bo nie weszła. Pytam jak. No okazało się, jak myśmy pojechali, bo się szykowało spotkanie z prezydentem, to się okazało, że o 200 wynik lepszy ma inna i Ania z 9 wynikiem nie weszła. Więc poszedłem do kierownika, którego nie było, zrobiłem szum. Zjawił się, pytam się, jak to możliwe? No jak 9 wynik? Ja mówię, no tak, tylko dla was ważniejsze było spotkanie z prezydentem. Myśmy pojechali, dziewczyna odwołała w czasy we Włoszech. Tak, tak, będzie biegała. Ja też nie lubię prezydenta. Dopuścił Anię, jako 9 wystartowała i zajęła 8 miejsce. Udowodniła, że jej się należy. Dalej potoczyła się jej kariera. Tyle może o paniach. Jeszcze dodam, że i Sylwia, i Ania w dalszym ciągu biegają. Sylwia we Wrocławiu prowadzi szkołę biegową. Ania jest trenerką w najlepszym w tej chwili klubie biegowym w Szklarskiej Porębie, który prowadzi razem z mężem Piotrkiem, byłym rekordzistą Polski na 1500 metrów. Tyle o paniach. Panowie, tego pewnie nie wie nawet tata. Marcin trafił do lekkiej atletyki w Zgorzelcu dzięki swojemu koledze ze szkoły, Pawłowi Bujakowi. Prawdopodobnie, nie mylę się, państwo się przeprowadziliście z Bogatyni do Zgorzelca i Marcin załapał się do szkoły, w której drużyna czwórboistów zakwalifikowała się do finału Mistrzostw Polski w czwórboju. Paweł Bujak, kolega, to byli 14-13-latkowie. Paweł Bujak, który u mnie trenował, mówi: trenerze, przyszedł fajny chłopak z Bogatyni i on by się nadawał do drużyny, ale pan go nie chce, bo myśmy wywalczyli. Marcin na tą imprezę nie pojechał, ale przyszedł na trening, zaczął się bawić, ponieważ ja się zajmowałem rzutami, to Marcin spróbował rzutu młotem. Ale wypaczył go trener Krzyżak, zabrał go i kariera potoczyła się w dalszym ciągu, już tak jak wszyscy się orientujemy. I Filip, najbogatszy tutaj zawodnik dla klubu, tu usłyszeliśmy, że Filip przeszedł do Skry. Powiem, Filip, myśmy Filipa nie chcieli oddać. I Filipa sprzedaliśmy. Nasz najpoważniejszy sponsor, czyli Rada Miasta, nie daje nam tyle, ile myśmy dostali za Filipa. W starych artykułach przeglądu sportowego można przeczytać, znalazłem to kiedyś, Filip Walotka zmienił klub za rekordową, jak na polskie warunki, kwotę. Gdyby ktoś chciał, to później w kuluarach mogę powiedzieć. Filip swoją karierę też rozpoczął jako 16-latek na Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy. Zakwalifikował się z wynikiem nie najlepszym, ponad 51 sekund. I w eliminacjach były 3 serie. Zwycięzca serii z automatu wchodził do półfinału. Filip przyszedł do trenera Krzyżaka i mówi: trenerze, a ile trzeba pobiec, żeby wygrać serię? Trener Krzyżak zawsze miał takie poniżej 50 sekund. Bieg się rozpoczął i wszyscy z boku: ty, patrz, tam biały murzyn. Ten biały murzyn Filip pobiegł poniżej 50 i wszedł do półfinału. Przed finałem przyszedł Filip do trenera: trenerze, a ile trzeba, żeby wygrać? Poniżej 49. No to Filip pobiegł i wygrał.
tak się kariery naszych zawodników rozwijały. Marcin, jak wiem, jest za granicą, natomiast Filip jest teraz menadżerem sportowym. Wszystkie główne imprezy, które oglądacie Państwo, memoriały, to jest sprawa Filipa. Właśnie w tej chwili zaprasza na memoriał Kamili Skolimowskiej. Tyle. A jeszcze chcę dodać, że przez pandemię, która to zaszkodziła, znalazłem w swoich archiwach materiały filmowe, w których ci nasi wychowankowie są mocno reprezentowani. Gdyby ktoś chciał z Państwa obejrzeć ich w takich różnych kategoriach, między innymi Agatkę, która w Niemczech wygrywa bieg przełajowy jako 12 albo 13-latka. Dałem takich filmików ponad 300 na stronie na Facebooku. Można to obejrzeć. Poza tym, gdyby znalazł się sponsor, na pewno można by nakręcić film dużo ciekawszy niż o koszykarzach, ponieważ to są wychowankowie nasi stąd i godnie nas reprezentowali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 czerwca 2021. Czy są pytania, uwagi odnośnie protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Jednogłośnie za. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Ogłosimy 3 minutki przerwy. Wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu sprawozdania burmistrza miasta z działalności w okresie między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał. Poproszę pana burmistrza Baranowskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z powodu nieobecności burmistrza miasta przebywającego na urlopie, z jego upoważnienia składam Państwu sprawozdanie z działalności burmistrza miasta w okresie między sesjami. Jest to okres od 29 czerwca do 30 sierpnia 2021 roku. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń zespołu burmistrza miasta, na których rozpatrzył on ponad 150 spraw. Posiedzenia odbyły się w dniach 30 czerwca, 7 i 28 lipca, 6 i 11 sierpnia. W wymienionym okresie burmistrz podjął 29 zarządzeń, które dotyczyły zmian w budżecie miasta poprzez m.in. wprowadzenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą Posiłek w szkole i domu, wypłatę jednorazowego świadczenia za życiem dotyczącego wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych za trzeci kwartał bieżącego roku, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny, a także przeniesienie środków finansowych między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału. Łącznie 4 zarządzenia. Ponadto zarządzenia dotyczyły ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Sulikowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Zgorzelec na plandekach jubileuszowych usytuowanych na znakach wjazdowych do Bałcen z okazji 975-lecia Górnolużyckiego Związku Sześciu Miast oraz na materiałach promujących wydarzenia pod nazwą premiera barona cygańskiego Johanna Strausa w ramach 5. edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego, 14. edycję Transgranicznych Targów Pracy, 23. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Ustalenia szczegółowej procedury głosowania nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego miasta Zgorzelec na 2022 rok. Ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia. Powołania Rady Doradczej w związku z umową sprzedaży udziałów SPEC spółka z o.o. Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Zgorzelec. Oddania w użyczenie na rzecz MPGK spółki z o.o. nieruchomości położonej w Jędrzychowicach. Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ulicy Daszyńskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej pod ogródek przydomowy. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez samorządowe jednostki organizacyjne i osoby prawne podległe gminie miejskiej Zgorzelec. Wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Kościuszki z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny. Szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na 2022 rok. Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy rzece Czerwona Woda przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne. Ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku. Burmistrz podjął inicjatywy uchwałodawcze w sprawach zmian w budżecie miasta na 2021 rok, zmian do wieloletniej prognozy finansowej miasta Zgorzelec, zmian do uchwały dotyczącej taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miejska Zgorzelec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu. Wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.
określenia średniej ceny jednostek, ceny paliwa w gminie miejskiej Zgorzelec na rok szkolny 2021-2022, nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zgorzelcu, uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Zgorzelec i ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Zgorzelcu. Burmistrz wszczął postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację następujących zadań. Organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Zgorzelec, tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi Alei Ujazdowskiej, wymianę zniszczonych znaków drogowych pionowych w pasach drogowych dróg minnych na terenie miasta, budowę wewnętrznej linii energetycznej rodzinnych ogrodów działkowych Malinka przy ulicy drugiej, Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, likwidację dzikiego wysypiska śmieci przy ulicy Lubańskiej, odnowienie oznakowania drogowego poziomego na terenie miasta, bieżące utrzymanie terenów zielonych przy Zalewie Czerwona Woda oraz Parku Błachańca i Parku Nadnyskim, naprawę i wymianę uszkodzonych elementów urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie miasta, wykonanie analizy zasadności opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe oraz obszaru Śródmieścia w rejonie ulicy Kościuszki, budowę parkingu przy ulicy Ładorego 4-6 w Skorzelcu, remont muru oporowego wzdłuż ulicy Szkolnej, renowację figur i sztukaterii zlokalizowanych na budynku Miejskiego Domu Kultury, rozszerzenie cmentarza komunalnego etap 6, opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ulicy Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, realizację zadań związanych z organizacją projektu Kino bez granic, Sound System Street Festival oraz artyści ulicy na granicy. Ponadto burmistrz udzielił rejonowemu związkowi spółek wodnych dotacje z przeznaczeniem na konserwację gruntowną i bieżącą rowów melioracyjnych na terenie miasta. Uznał celowość realizacji zadań publicznych pod nazwą Wakacyjna Akademia BJJ, atypowa droga, integracyjne turnieje tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przeznaczając na ich realizację środki finansowe w formie tzw. małej dotacji. Postanowił nie korzystać z prawa pierwokupu przy sprzedaży działek położonych przy ulicy Łużyckiej i przy ulicy Chełmońskiego. Zawarł umowę z opiekunem dziecka niepełnosprawnego na zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły w roku szkolnym 2021-2022 i ogłosił następujące przetargi. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Zielnej. Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Wróblewskiego. Burmistrz przeznaczył środki finansowe na częściowe sfinansowanie kosztów budowy wiaty śmietnikowej przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości położonych przy ulicy Tuwima 22, 24, 49, 55 i 57, 63 oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców konkursu piosenki greckiej o Grand Prix Festiwalu. Poza tym przyznał stypendia i nagrody finansowe zawodnikom, trenerom i działaczom zgorzeleckich klubów sportowych za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 20. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 29 czerwca. Uchwały, które zostały zrealizowane. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla burmistrza, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 20. W sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta. W sprawie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Zgorzelec, w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec, w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Zgorzelec i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, w sprawie zmian w budżecie miasta oraz w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Uchwały w trakcie realizacji. To uchwała w sprawie programu ochrony środowiska dla miasta Zgorzelec, aktualizacja na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec. Do końca 2021 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Henrykowskiej w dzielnicy Północ Zgorzelcu. Do końca 2021 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 254 przez 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę miejską zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej 351 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Zgorzelec. Uchwała została przekazana do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który w przedmiotowej sprawie winien podjąć swoją uchwałę i przygotować porozumienie w sprawie przekazania zarządzania przystankami na rzecz gminy miejskiej Zgorzelec. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pod nazwą profilaktyczny program szczepień ochronny przeciw grypie dla mieszkańców Zgorzelca powyżej 65 roku życia. Został wyłoniony wykonawca usługi. Uchwała w sprawie nadania medalu miasta Zgorzelec, która to uchwała została zrealizowana w dniu dzisiejszym. Uchwały przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego to uchwała o nadaniu nazwy ulicy w Zgorzelcu, ulica Sielska. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 6 lipca. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Zgorzelcu, ulica Łagodna, opublikowana także 6 lipca. I uchwała w sprawie zmiany ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej, która obowiązuje od 21 lipca 2021 roku. I ostatnia uchwała to jest uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Zgorzelec. Dotyczy realizacji projektu pod nazwą Budżet Obywatelski w mieście Zgorzelec na 2022 rok i została opublikowana także 6 lipca tego roku z terminem obowiązywania od 21 lipca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania do pana burmistrza? Pani radna Agnieszka Skoniecka, proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, ja mam pytanie dotyczące powołania rady doradczej w związku z umową sprzedaży SPEC. Jakie to są osoby, kto wchodzi w skład tej rady doradczej? Jakie są kwalifikacje tych osób? Następnie, jaki jest cel powołania tej rady i zadania? I czy te osoby, które wchodzą w skład rady doradczej, pobierają z tego tytułu jakieś wynagrodzenie, czy też tą funkcję pełnią nieodpłatnie? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Niestety nie potrafię odpowiedzieć na żadne z tych pytań. Zostanie przygotowana odpowiedź w formie pisemnej. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania? Pan radny Tomasz Kural. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie opracowania dokumentacji projektowej budowy parkingu przy bohaterów II Armii Wojska Polskiego. Czy to jest teren przy cmentarzu? Tak, to jest teren przy cmentarzu. Dziękuję. Od strony szkoły. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania? Pani radna Agnieszka Skoniecka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, ja mam pytanie dotyczące wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. I tutaj pierwsze moje pytanie dotyczy tymczasowego utwardzenia nawierzchni drogi Alei Ujazdowskiej. Z czego będzie wykonana ta nawierzchnia i na jakim odcinku? Następnie moje drugie pytanie dotyczy zadania wymiana zniszczonych znaków drogowych pionowych w pasach drogowych. Czy wyłoniono wykonawcę? A jeśli tak, to kogo? I na jaką wartość podpisano umowę oraz na jaki jest okres obowiązywania tej umowy? Pani burmistrzu. Tymczasowe utwardzenie nawierzchni drogi Alei Ujazdowskiej będzie wykonane z płyt betonowych i obejmie swoim zakresem Aleję Ujazdowską od ulicy Łużyckiej, czyli tej części, która biegnie w kierunku Bogatyni, do zakrętu, czyli do końca tego prostego odcinka, do zakrętu, do tej tak zwanej starej Alei Ujazdowskiej. To jest wszystko Aleja Ujazdowska. Natomiast jeśli chodzi o wymianę zniszczonych znaków drogowych, to wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Zarządu Nieruchomości i to jest bieżące działanie związane z takimi czynnościami jak prostowanie słupków, jak wymiana tarcz znaków,
jak uzupełnianie znaków, które na przykład uległy zniszczeniu w wyniku kolizji samochodowych. Jest to działanie bieżące, podejmuje decyzje w tej sprawie burmistrz niemal co miesiąc, a może nawet dokładnie co miesiąc podejmuje. Są to, ja nie potrafię powiedzieć dokładnie, jaka kwota została przeznaczona na to konkretne zadanie, ale to są pieniądze rzędu od 4, powiedzmy, do 8 tysięcy miesięcznie. Tyle wydajemy, z tego co ja sobie przypominam, na naprawianie tego typu szkód. To nie jest wymiana znaków jakby kompleksowa. To po różnego rodzaju awariach, czy też, no awaria to może źle to powiedziane, ale zdarzeniach drogowych, które powodują konieczność uzupełnienia, naprawienia znaku. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Skonieczka. Czyli rozumiem, że tutaj gmina podpisała jedną umowę, taką miesięczną, podpisuje miesięczne jakieś umowy z PZN-em. Nie ma innego wykonawcy, który wykonuje te zadania dotyczące wymiany zniszczonych znaków drogowych. Tylko PZN, tak? Pan burmistrz. Każdorazowo na podstawie informacji uzyskiwanych z Wydziału Infrastruktury na temat konieczności dokonania napraw oznakowania drogowego pionowego jest taka kalkulacja cenowa przedstawiana burmistrzowi do zatwierdzenia i udzielane jest zamówienie publiczne. Tutaj to w zasadzie za każdym razem odrębnie jest postępowanie prowadzone. Pani radna Agnieszka Skonieczka. Więc dalej będę kontynuowała ten temat. Więc rozumiem, że nie mamy jednej stałej umowy z wykonawcą, tylko to akurat ta wymiana zniszczonych, to pierwsze pytanie, a drugie, czyli ta wymiana zniszczonych znaków drogowych, to jest tak zwane awaryjne działanie, czy nie? Bo... Tak, tak. To jest działanie awaryjne. Nie możemy, nigdy nie jesteśmy w stanie skalkulować kosztów takich działań w ciągu jakby bieżącego okresu, bo nie wiemy, ile takich rzeczy się zdarzy, ile nam ukradną tarcz znaków, ile słupków zostanie przewalonych na przykład, ile słupków będzie można wyprostować, a ile trzeba będzie wymienić. Dlatego każdorazowo, tak jak powiedziałem, mniej więcej raz zbierane są takie informacje i burmistrz podejmuje decyzję. A ponieważ wymaga to zawsze udzielenia zamówienia publicznego, to dlatego trwa to trochę czasu. Pani radna Agnieszka Skonieczka. Jeszcze raz zapytam. Czyli tylko PZN wykonuje tą usługę, nie mamy żadnej innej umowy z innym wykonawcą, a jeżeli mamy taką umowę, to w tej umowie nie ma zapisów dotyczących awaryjnego usuwania czy też wymiany znaków drogowych? Pan burmistrz? No moje pytanie. Czy tak, nie mamy. Nie mamy takiej umowy i każdorazowo tak udzielone jest odrębne zamówienie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania? Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, więc mam pytanie jeszcze dotyczące kolejnego zadania. I tutaj, czyli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a mianowicie odnowienie oznakowania drogowego na terenie miasta Zgorzelec. Proszę powiedzieć, czy został wyłoniony wykonawca, kto jest tym wykonawcą, jaka jest wartość umowy i na jaki okres została zawarta umowa. Dziękuję bardzo. Zamówienie zostało udzielone. Wykonawcą w tym roku będzie także PZN, przedsiębiorstwo zarządu nieruchomościami. Wartość zamówienia to jest plus minus 140 tysięcy złotych. Termin realizacji zadania to jest od 15 sierpnia 3 miesiące. I tylko na ten okres jest zawarty. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę. Pani radna Agnieszka Skonieczka jeszcze. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, mam również pytanie dotyczące naprawy i wymiany uszkodzonych elementów urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenie miasta i analogicznie, czy został wyłoniony wykonawca? Jeżeli tak, to kto, jaka wartość umowy i na jaki okres została podpisana umowa? Dziękuję bardzo.
Tak, została wybrana firma, która ma uzupełnić te wszystkie elementy, które nie są objęte bieżącym utrzymaniem i konserwacją. Wartość zamówienia to jest około 30 tysięcy złotych. Dotyczy 27 placów zabaw na terenie miasta. Wykonawcą jest PZN, spółka z o.o., która w wyniku przetargu takie zadanie realizuje. PZN także w wyniku dużego przetargu w tym roku zajmuje się utrzymaniem 27 placów zabaw na terenie miasta. Także oni złożyli najsensowniejszą, że tak powiem. Dziękuję. Pani radna Agnieszka Skalniczka. Ja tylko jeszcze dopytam, a PZN wykonuje to własnymi zasobami, czy ma podwykonawców? Czy orientuje się pan burmistrz, czy... Tak, z własnymi. Aha, dziękuję. 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 Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania? To ja bardzo dziękuję pani burmistrzu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu informacja na temat oceny przygotowania struktur obrony cywilnej w gminie miejskiej Zgorzelec do prowadzenia działań ratowniczych na bazie sił i środków jednostek organizacji pozarządowych, jednostek i organizacyjnych gminy miejskiej realizujących zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Radni wszyscy otrzymali informację. Czy w tym punkcie ktoś z radnych ma pytania, jakieś wątpliwości? Nie widzę. Przechodzimy do punktu stan zasobów mieszkaniowych gminy, lokale socjalne i komunalne, listy oczekujących, perspektywy rozwoju budownictwa. Również taką informację wszyscy radni otrzymali. Czy w tym punkcie są pytania? Ktoś ma jakieś wątpliwości? Pani radna Agnieszka Skoniecka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, otrzymaliśmy informację dotyczącą gospodarki mieszkaniowej miasta Zgorzelec i tutaj moje pytanie, bo widzimy, że jest sporo osób, które oczekuje na mieszkania. Jaki jest średni czas oczekiwania na takie mieszkanie czy też mieszkanie socjalne? I kolejne moje pytanie, bo tutaj mamy wskazano, informacja dotyczy między innymi perspektyw rozwoju budownictwa. Jaka jest perspektywa miasta, jakie ma plany, co zamierza zrobić czy też zrealizować w zakresie budownictwa mieszkaniowego i tutaj mam głównie na myśli te lokale socjalne, czy będą budowane, czy też nie. Jaka jest wizja? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Jeśli chodzi, gdybym miał dokładnie określić średni czas oczekiwania na mieszkanie, to nie jestem w stanie w tej chwili tego powiedzieć, ale to są różne sytuacje, ponieważ listy oczekujących, które są zatwierdzane co roku przez burmistrza na podstawie opinii Komisji do Spraw Komunalnych Mieszkaniowych, są publicznie podawane do publicznej wiadomości. I one są pogrupowane w kilka kategorii w zależności od ilości, od liczby, przepraszam, osób w danej rodzinie. Więc pierwsza kategoria to są lokale przewidziane dla rodzin jedno-dwuosobowych, kolejna to są trzyosobowe, cztery, pięcio i sześcioosobowe. I to są dwie takie zasadnicze listy. Jedna lista to jest lista lokali mieszkalnych, druga to jest lokali socjalnych. I jest jeszcze trzecia lista, to jest lista tak zwanych lokali na zamianę z urzędu i jeszcze jedna taka pozostałość po czasach minionych to są wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu mieszkalnego. Ponieważ najwięcej mieszkań w ciągu, którymi gmina dysponuje, to są mieszkania małe, jednopokojowe, dwupokojowe, czasami zdarzy się troszeczkę większe, to najszybciej realizowana jest lista osób oczekujących na przydział mieszkania w kategorii gospodarstw jedno, dwu, trzy osobowych. Natomiast pozostałe kategorie są znacznie wolniej realizowane.
I teraz mamy tam na tej liście osoby, które zostały umieszczone na przykład w roku 20 i już doczekały się propozycji wynajęcia mieszkania, ale mamy też osoby, które czekają na przykład od 13 roku. Rekordzista chyba czeka od 2007 roku na skierowanie do zawarcia umowy. Tylko tutaj muszę powiedzieć, że takie dane, jeśli chodzi o lata, są dosyć mylące, dlatego że lista jest realizowana w oparciu o propozycję kierowaną do osoby umieszczonej na liście i osoba taka ma prawo odmówić przyjęcia mieszkania bez żadnych konsekwencji. Więc mamy takie sytuacje, kiedy osoby od wielu lat znajdują się na liście oczekujących, ale z każdej propozycji wynajmu mieszkania one nie chcą skorzystać. Wynika to raz z tego, że niektóre przypadki to są takie, że jak ktoś ma w miarę przyzwoity, w cudzysłowie przyzwoity dach nad głową, to niekoniecznie chce skorzystać z oferty, którą my możemy mu przedstawić, na przykład mieszkanie znajdujące się na poddaszu w starej kamienicy, opalane na przykład węglem. A na przykład osoba ma, no, ma już trochę, powiedzmy tyle lat co ja, albo trochę więcej, więc też nie chcę skorzystać z takiej możliwości. Mieszkań z centralnym ogrzewaniem, czy o takim podwyższonym, trochę wyższym standardzie, zwalnia nam się bardzo mało. A już najmniej mamy lokali, które znajdują się na przykład na parterze lub na pierwszym piętrze. Wynika to z 30 lat sprzedawania mieszkań, kiedy te mieszkania, które były najbardziej atrakcyjne, zostały po prostu sprzedane. Wielokrotnie mieszkania, które znajdowały się na parterze, zostały zamienione na lokale użytkowe i w ten sposób no, dzisiaj możemy oferować to, co oferujemy. W chwili obecnej nie przewidujemy budowy lokali socjalnych, chociażby z tego powodu, że jak gdyby na razie nie mamy takiego silnego zapotrzebowania na to, bo lokale, które w tej chwili, którymi dysponujemy z tak zwanego ruchu ludności, bardzo często mają charakter lokali socjalnych. O tym, jaki jest to rodzaj lokalu do zaoferowania potencjalnemu najemcy, decyduje jego standard. Więc jeżeli to jest przykładowo mieszkanie z łazienką, przepraszam, z ubikacją, z WC znajdującą się na półpiętrze, to możemy je potraktować już z założenia jako lokal socjalny, ale ja także oferuję takie lokale jako lokale mieszkalne, bo to nie wyklucza takiej możliwości. Dzisiaj zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma już kategorii takiej odrębnej lokal socjalny. O charakterze najmu decyduje już umowa zawarta z najemcą. Jaka jest różnica między najmem o charakterze socjalnym a zwykłym najmem? Różnica dotyczy posażności najemcy, czyli jego dochodów, jakie uzyskuje jego rodzina, oraz dodatkowo właśnie standard mieszkania. Lokal socjalny jest wynajmowany za 50% obowiązującej stawki czynszu podstawowego. Jakie mamy perspektywy? No, widzicie Państwo, że rozpoczęła się budowa 231 mieszkań w ramach, w cudzysłowie, też tak zwanego projektu, programu Mieszkanie Plus. Mówię w cudzysłowie, bo nie jest to pełna realizacja tego programu, który kiedyś 3 lata temu tak został nazwany przez rząd i wdrożony do realizacji. On ulegał kolejnym modyfikacjom i w tej chwili różni się dosyć istotnie od pierwotnych założeń. Dodatkowo jeszcze TBS Zgorzelec, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, rozpoczęło budowę pierwszego budynku z lokalami na wynajem przy ulicy Pogodnej, to jest przy ulicy Pogodnej. Tam będzie znajdowało się 16 mieszkań. I w perspektywie, z tego co pamiętam, jeszcze chcą postawić chyba 2 takie same budynki albo 3. Jeszcze dwa. Czyli łącznie w najbliższym czasie powstanie około 48 mieszkań w ramach TBS-u. Rozmawiamy także na razie bardzo wstępnie, bardzo ogólnie z tak zwanym SIM-em, czyli Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi. Jest to nowy projekt, nowy program wdrażany w skali kraju. Przewidują także realizację mieszkań na wynajem. No,
na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, czy coś z tego wyjdzie, ale pierwsze rozmowy z realizatorem programu zostały już przeprowadzone. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Przepraszam bardzo. Mój błąd. Przechodzimy do punktu podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Czy są pytania, uwagi odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Czternaście jednogłośnie za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy miejskiej Zgorzelec. Projekt był omawiany na Komisji Komunalnej, Komisji Zdrowia i Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, panie burmistrzu, proszę o przedstawienie tak pokrótce, co zostało zmienione w regulaminie. Wiemy, że wynika to z nowelizacji ustawy Prawo budowlane i nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu w wodę, ale co dokładnie zmieniamy w tym regulaminie? Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Projekt uchwały dotyczące regulaminu otrzymaliście państwo na poprzednią sesję z informacją taką, że jeżeli zostanie on przyjęty, to może być skierowany do zaopiniowania przez regulatora, czyli przez Wody Polskie. Wody Polskie nie wniosły żadnych uwag, więc ten regulamin wchodzi, znaczy zaprezentowany jest dzisiaj do uchwalenia w niezmienionej treści w stosunku do projektu sprzed miesiąca, sprzed dwóch miesięcy, z czerwca. Tutaj z tego, co ja się orientuję, to w zasadzie jedyna różnica to polega właśnie na tym trybie opiniowania, bo Wody Polskie kiedyś nie uczestniczyły w opiniowaniu regulaminu. W tej chwili jest ten wymóg wprowadzony, aby regulator się wypowiedział. I tam chyba z tego, to tak jak tutaj jeszcze rozmawiam z burmistrzem Konwińskim, żadnych tam zmian chyba nie ma w tym wszystkim w stosunku do tego, co obowiązywało do tej pory. Ale jest obowiązek jakby na nowe uchwalenia ze względu na wprowadzenie tego regulatora. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Czternaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzu komunalnym w Skorzelcu wraz z autopoprawką. Pan burmistrz, proszę. W materiałach na dzisiejszą sesję otrzymaliście Państwo cennik opłat za korzystanie z usług cmentarza komunalnego w Skorzelcu. I w ramach poprawki prosiłbym o wykreślenie w ustępie, przepraszam, dwójce rzymskiej, to jest dział drugi rzymski, w ustępie drugim podpunktu B, C i E, czyli pojedynczego, dwupoziomowego, podwójnego, jednopoziomowego i urnowego. Ze względu na to, że takie w materiałach, które Państwo otrzymaliście, został przywołany cennik obowiązujący dotychczas. Natomiast nieco zmienione uregulowania prawne zmuszają nas do tego, aby te pozycje zostały z cennika wykreślone. Tutaj jeszcze tylko przypomnę, że zmieniamy jest propozycja uchwalenia tej uchwały z tego względu, że po 9 latach obowiązywania nagle dopatrzono się błędu związanego z legislacją, czyli zarzucono nam sąd administracyjny we Wrocławiu, zarzucił nam, że poprzednia uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i uznano to za ewidentny błąd, naruszenie zasad. I stąd konieczne jest uchwalenie takiej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Ja jeszcze dodam, że Komisja Budżetu, Komisja Komunalna, Komisja Statutowa wydały opinię pozytywną. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmieścia Neskiego w Skorzelcu, zatwierdzonego uchwałą nr 205/2016 Rady Miasta Skorzelec z dnia 29 listopada 2016. I w tym punkcie poproszę o zabranie głosu panią Karolinę Rzeczulską z Pracowni Projektowej z Wrocławia. Dzień dobry, witam. Chciałam przedstawić Państwu projekt zmiany miejscowego planu. Jest to zmiana punktowa, tekstowa obowiązującego planu z 2016 roku i dotyczy terenu 19M/U. Chodzi o to, że w ramach tego terenu jest jedna działka całkowicie zabudowana, druga działka jest prywatna, jeszcze niezabudowana i docelowo ma być to plomba tworząca całą pierzeję od strony ulicy Daszyńskiego, a w głębi tego terenu jest to część działki miejskiej. Zmiana ma na celu umożliwienie zabudowy tych działek prywatnych bez konieczności scalania wszystkich tych działek w granicach tego terenu 19M/U. W związku z tym wprowadzamy trzy zmiany w paragrafie 26 ustęp 2. Punkt pierwszy, litera B. Chodzi o maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy. Otrzymuje brzmienie maksymalna
intensywność zabudowy maksymalna 3,0, przy czym dla terenu 19 m przez U dopuszcza się 5,0. Druga zmiana jest w punkcie, w ustępie drugim, w punkcie drugim tego samego paragrafu i dotyczy dopuszczenia maksymalnej powierzchni zabudowy do 100%. Ze względu na właśnie istniejące podziały, gdzie faktycznie budynek w tej chwili zajmuje całą powierzchnię działki, tak więc nie ma możliwości na przykład zagospodarowania poddasza, żadnych robót budowlanych, bo jest to niezgodne z przyjętym w tej chwili w tym obowiązującym planie. Powierzchnia zabudowy jest na poziomie 60% powierzchni działki, tak więc nie ma możliwości tutaj żadnej inwestycji. Stąd właśnie jest propozycja, aby ten punkt drugi w ustępie drugim otrzymał brzmienie: powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej, przy czym dla terenu 19 m przez U dopuszcza się 100% powierzchni działki budowlanej. W związku z tym, że dopuszczamy 100% powierzchni zabudowy, równocześnie trzeba zmienić wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej i dopuścić ten wskaźnik na poziomie 0%. I jest to trzecia, ostatnia zmiana w punkcie trzecim ustępu drugiego, który otrzymuje brzmienie: powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 20% powierzchni działki budowlanej, przy czym dla terenu 19 m przez U dopuszcza się 0% powierzchni działki budowlanej. I to są te zmiany, które po przyjęciu tej uchwały zostaną wprowadzone w planie z 2016 roku. To wszystko. Jeżeli ktoś ma pytania, to... Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania? Bardzo dziękuję. Ja jeszcze dodam, że Komisja Komunalna i Komisja Statutowa wydały opinię pozytywną. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Czternaście głosów za, jeden wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu: podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Zgorzelcu, ulica Przyjazna. Czy w tym punkcie są jakieś pytania, uwagi do projektu uchwały? Komisja Komunalna i Komisja Bezpieczeństwa, Komisja Statutowa wydały opinię pozytywną. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości. Komisja Budżetu, Komisja Komunalna i Komisja Statutowa wydały opinię pozytywną. Czy są pytania? Pan burmistrz, proszę. Tylko w formie sprostowania. Bezprzetargowa forma sprzedaży. Bezprzetargowa, tak, oczywiście. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie miejskiej Zgorzelec na rok 2021-2022. Projekt był omawiany na Komisji Budżetu, Edukacji i Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zgorzelec na 2021 rok. Projekt był omawiany na Komisji Budżetu, Komisji Komunalnej i Komisji Statutowej. Komisje wydały opinię pozytywną. Czy w tym punkcie ktoś z radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej miasta Zgorzelec. Czy w tym punkcie są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie zmian do statutu miasta Zgorzelec. Projekt był omawiany na Komisji Statutowej. Komisja wydała opinię pozytywną. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się?
15 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie nadania medalu miasta Zgorzelec dla pana Nikosa Rusketosa. Nikos Rusketos urodził się w 1958 roku w Zgorzelcu. Jest synem greckich emigrantów, którzy z powodów politycznych, wojna domowa, w latach 1948-1950 przybyli do Polski wspólnie z ponad 14 tysiącami innych greckich emigrantów. Nikos Rusketos ma podwójne obywatelstwo, greckie i polskie. W 1994 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu obywatelstwo polskie. W 1979 roku wraz z mamą i braćmi wyjechał do Grecji, skąd po 6 miesiącach powrócił na stałe do Polski i zamieszkał w Zgorzelcu. Z początkiem lat 70. XX wieku rozpoczął karierę estradową. Wspólnie z kolegami założył zespół muzyczny Kwiaty Akropolu. Następnie przez wiele lat występował wspólnie z grecką piosenkarką Eleni w zespole muzycznym Prometeusz. W 1982 roku utworzył istniejący do dzisiaj zespół muzyczny Orfeusz. Zespół ten koncertuje zarówno w Polsce, jak i w Europie. Od 1976 roku jest zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury jako artysta. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Polskich. Nagrał kilkanaście płyt z polskimi i greckimi piosenkami. Teksty do jego piosenek napisali m.in. Agnieszka Osiecka, Andrzej Silski oraz Robert Bartusik. Utwory Nikosa Rusketosa stały się popularnymi utworami i wykorzystywane były w radio i w telewizji. Jest dyrektorem i reżyserem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu. W roku bieżącym odbędzie się 22. edycja festiwalu. Patronat nad festiwalem sprawował dwukrotnie prezydent Rzeczpospolitej pan Andrzej Duda. W festiwalu udział brali wybitni artyści sceny polskiej oraz greckiej. W ramach festiwalu organizowany jest konkurs o Grand Prix, którego uczestnicy wykonują utwory w języku polskim i greckim. W 2000 roku sprowadził do Polski największą gwiazdę muzyki greckiej Denisa Roussosa. W kolejnych latach był organizatorem 14 koncertów Denisa Roussosa w całej Polsce, także w tym festiwalu w Sopocie. Wielokrotnie występował w programach telewizyjnych. Niezależnie od ponad 45-letniej działalności artystycznej, Nikos Rusketos zajmuje się prezentacją historii Greków, którzy w XX wieku z różnych powodów przybywali w Polsce. W latach 1916-1919 w ówczesnym Görlitz przebywało w charakterze internowanych ponad 7 tysięcy żołnierzy 4. Korpusu Armijnego. W latach 1948-1950 z powodów politycznych do Polski przybyło ponad 14 tysięcy Greków. Tutaj uczyli się i pracowali. Większość z nich w połowie lat 70. XX wieku powróciło do ojczyzny. Kilka tysięcy pozostało w Polsce. O tych faktach Nikos Rusketos przy każdej okazji przypomina. To z jego inicjatywy w 2016 roku wzniesiono 4-metrowy pomnik upamiętniający setną rocznicę przybycia Greków do Europy miasta Zgorzelec-Görlitz. Uroczystości z tym związane odbywały się pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. W Zgorzelcu z jego inicjatywy nazwano ulicę imienia Jerzego Iwanowa Szajnowicza. W miejscach, gdzie przybywali Grecy, utworzono tablice pamiątkowe. Nikos Rusketos jest niewątpliwie ambasadorem Grecji w Polsce, a także godnie reprezentuje nasz kraj w Grecji. W 1998 roku z jego inicjatywy pomiędzy Zgorzelcem a Nausa, Grecja, zawarto umowę partnerskiej współpracy. W ramach tej umowy prowadzona jest m.in. wymiana dzieci i młodzieży. Od 6 kadencji jest radnym Rady Miasta Zgorzelec.
Od 1990 roku pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Greków Delta w Polsce z siedzibą w Zgorzelcu. Bierze udział w różnego rodzaju seminariach w kraju i za granicą, na których wypowiada się o współpracy i przyjaźni między naszymi narodami. Jest aktualnym sekretarzem sieci samorządowców pochodzenia greckiego, którzy pełnią funkcje publiczne w wielu krajach Europy. Uwzględniając powyższe, za 45-letnią działalność artystyczną w kraju i Europie wnosimy o nadanie Nikosowi Rusketosowi medalu miasta Zgorzelec. Przedstawiona droga życiowa kandydata w pełni uzasadnia wystąpienie o nadanie medalu miasta Zgorzelec. Czy są pytania, uwagi? Pan burmistrz, proszę. Panie przewodniczący, tam w treści uchwały na samym końcu, tak, wkradł się taki trochę gramatyczny błąd. W sposób niewłaściwy odmieniono nazwisko pana Rusketosa. Trzeba to poprawić. Paragraf pierwszy. Może pan mecenas. W projekcie znajduje się zapis, nadaje się medal miasta Zgorzelec dla pana Nikolaosowi Rusketosowi. Dla pana Nikolaosa Rusketosa, tak? Albo w ogóle Rusketos. Czyli dla pana Nikolaosa Rusketosa. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania, uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto jest wstrzymuje się? Piętnaście głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Czy w tym punkcie ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pani radna Teresa Szpak, proszę. Pani przewodniczący, pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Ja chciałam zapytać, jakie są dalsze losy dworca kolejowego? Co się dzieje w tym temacie? Pan burmistrz? Bardzo dobre pytanie. Czekamy na rozstrzygnięcie postępowań sądowych związanych z firmą, która jest właścicielem budynku wraz z brzegłymi działkami. Mogę w tej chwili tylko tyle powiedzieć, że ostatnie rozmowy z zarządcą sądowym tej firmy pozwalają nam na to, żeby być optymistami, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Być może na początku przyszłego roku uda się definitywnie zakończyć tę sprawę. Jest to, przypomnę, że właścicielem obiektu jest firma, która na terenie całego kraju jest właścicielem około 47 tego typu terenów, obiektów. Tam jest postępowanie sądowe prowadzone w kierunku nieprawidłowego działania tej firmy. No, nie mogę wypowiedzieć, że po zimie ktoś mnie tam nie ciągał po sądach, że ja jakieś tu oszczerstwa kusiłem. Poza nami to się znajduje. Dziękuję. Tylko przypominam, że interpelacje, zapytania i wnioski są składane na piśmie. Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, nawiązując jeszcze do tematu dworca,
PKP. Proszę o informację, czy w ogóle mam jakąś odpowiedź dotyczącą uprzątnięcia, czy też wykoszenia tego terenu, bo jest to centrum miasta. Jest, no, nie wygląda to zbyt dobrze, tym bardziej, że obszar jest ogólnodostępny. Dzieci, jak jadą na kolonie, czy też młodzież, wyjeżdżają właśnie spod dworca, tam z tego parkingu. Czy nie dałoby się po prostu, oczywiście złożę też tutaj wniosek, czy też zapytanie w formie pisemnej, czy nie dałoby się uprzątnąć, wykosić tego terenu? Dziękuję bardzo. Pan burmistrz? Tak jak wspomniałem, zarządca przymusowy, tutaj pan mecenas mnie poprawił, nie może podejmować działań związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów niż te, które są związane z jego jakby funkcjonowaniem. Natomiast no, tak mniej więcej raz w roku zlecamy jako miasto uprzątnięcie tego terenu i wykoszenie trawy. No i musimy za to osobno zapłacić. Nie ma możliwości jakby pociągnięcia. No właściciele siedzą w więzieniu, czy w areszcie może w ten sposób. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Anselm Jaśkiewicz. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym ponownie złożyć wniosek w sprawie montażu progów zwalniających przy ulicy Pogodnej. Odpowiedź, jaką otrzymałem na poprzedni mój wniosek, czyli z poprzedniej sesji, wcale mnie nie usankcjonuje, bo tutaj, jeżeli chodzi o progi zwalniające, w rozporządzeniu ministra infrastruktury jest napisane, że znak drogowy, bo tam jest umieszczony znak drogowy D40, wcale nie jest to strefa zamieszkania i oznacza się wjazd do strefy zamieszkania, a ponadto informuje, że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę, jak choćby progi zwalniające, nie muszą być oznakowane nawet znakami dodatkowymi. Także tutaj, jeżeli chodzi o progi zwalniające, ja otrzymam odpowiedź, że montaż progów zwalniających w ulicy tej i tej nie oznacza, nie ma uzasadnienia w przepisach prawa. Czytałem i szukałem w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w ustawie o drogach publicznych i w rozporządzeniach ministra. I to jest właśnie to, co przeczytałem, rozporządzenie ministra z roku 2002, które się do dzisiaj nie zmieniło. I można montować progi zwalniające. Także proszę mi tu, przepraszam za wyrażenie, ale kitu nie wciskać. Ja to dam na piśmie do pani przewodniczącej w dniu jutrzejszym, bo dopiero dzisiaj napisałem, nie było mnie przez tydzień czasu. Nie miałem wcześniej możliwości, dopiero wróciłem niedawno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja mam pytanie dotyczące zadania inwestycyjnego o nazwie rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia, drugi etap. Czyli przypuszczam, że to jest właśnie to podwórko usytuowane pomiędzy ulicami Okrzei, Sienkiewicza, Kościuszki i Daszyńskiego. Czy co się dzieje w tym temacie? Czy tam jest wyłoniony wykonawca? I to jest zapytanie, oczywiście w formie pisemnej będzie złożone. I od razu wniosek, bo wczoraj uzyskaliśmy na Komisji Budżetowej informację dotyczącą tego, że prawdopodobnie nie będzie wykonana przebudowa dachu budynku Urzędu Miasta. I tutaj złożę też wniosek, który o przerzucenie czy też przeniesienie środków na właśnie to zadanie dotyczące Urzędu Miasta na rewitalizację podwórek, żeby zwiększyć tutaj wartość tego zadania inwestycyjnego, ponieważ ten teren jest naprawdę w opłakanym stanie. Tam dzieci nie ma, jest podwórko, które jest po prostu bardzo zanieczyszczone, zaniedbane i stwarza realne zagrożenie dla dzieci. Ale chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje w tym temacie. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Konwiński. Szanowni Państwo, może od końca. Jeżeli chodzi o dach, to wniosek jest złożony na dokumentację. Po prostu wydział no, pracuje takimi zasobami, jakie ma i ten wniosek będzie obrabiany i będzie ogłoszony przetarg na dokumentację dachu w urzędzie. Druga sprawa to jest podwórko. Dwa przetargi, boisko rekreacyjne i niestety z tego co wiem, nikt nie wystartuje, nie ma komponentów na rynku, jest sytuacja tragiczna i wykonawca powiedział, że nie będzie ryzykował. No tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Najprawdopodobniej zmienimy zakres, spróbujemy chociaż plac zabaw tam na tym podwórku zrobić. Nie. No. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do spraw różnych. Czy w tym punkcie są pytania? Pani radna Agnieszka Skonieczka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, jako rodzice dzieci uczęszczających na basen, jestem też mamą, otrzymaliśmy informację, że ponownie wzrosną ceny biletu na zajęcia sportowe. Moje pytanie, z czego wynika znowu wzrost cen biletu? Może nie wiem, może pan prezes wyjaśniłby nam też tą sytuację, ponieważ no, mamy zamknięty basen odkryty w Zgorzelcu, nie mamy w zadowalającym nas stanie technicznym czy placu zabaw, czy też różnych obiektów sportowych. Basen no, pływalnia kryta też pozostawia wiele do życzenia, a mamy, okazuje się, że mamy prawie najdroższy bilet wstępu na basen. Stąd też moja prośba, żeby pan prezes wyjaśnił, skąd te koszty. Być może należy zrezygnować z jednego członka zarządu, a dzieciom przeznaczyć dla dzieci te pieniądze. Tym bardziej, że no mamy pracę, naukę zdalną, dzieci siedzą w domach, a naprawdę dla rodziców jest to, no nie każdy jest majętny, czy też posiada środki, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na zajęcia sportowe, więc moja prośba, żeby albo wstrzymać tą podwyżkę, albo niech pan prezes wyjaśni, skąd wynika ten wzrost kosztów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam sesję Rady Miasta Zgorzelec.